Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Dishonored Death of the Outsider, gdyż w poprzednim odcinku chyba powiedziałem coś o Dishonored 2, aczkolwiek tą grą ta gra nie jest. Słuchajcie, czemu nie było odcinka ostatnio, ponieważ po prostu chciałem doleczyć do takiego absolutnego, monety, końca moją chorobę. Udało mi się, myślę, już w tej chwili już takie absolutne, totalne pozostałości odczuwam, jeżeli w ogóle, tak więc ja jestem zadowolony, możemy działać dalej. Słuchajcie, mamy w tej chwili wrócić na Łódź. Ja od osób bardziej doświadczonych w tej produkcji, to znaczy Lifik, dowiedziałem się, że to mi aktywuje kolejną misję, kontrakty przepadną. Dlatego też wykonamy je w tej chwili. Myślę, że to będzie jakby takie główne skupienie w tym odcinku, żeby te kontrakty zrobić. Tutaj mam naszych nieprzytomnych kolegów śpiących, kolejny. Tak więc, mamy do załatwienia Mima, mamy do załatwienia kolegę Braciszka, z którego wysysali krew u góry. Mamy też pana Barmana. No i generalnie, no wiecie o co chodzi. Tak więc zobaczymy, jak bardzo nam się to uda i zobaczymy, czy nam się to uda. Zaczniemy, dostawałem od was porady, jak te rzeczy wykonywać. Na samym końcu zajmiemy się tą duperą, która jest w banku, a na samym początku zajmiemy, o właśnie, szantażystka. Na samym początku zajmiemy się chyba barmanem, ponieważ zajęcie się nim zwolni nam troszeczkę tutaj jakby, będziemy mieli okazję, żeby porobić to i owo w spokoju. Myślę, że fajnym pomysłem może być wykorzystanie umęczonych duchów, czyli naszej tutaj chloroformu, powiedzmy. Pseudomistycy nigdy nie zrozumieją tego, co wiedzą. Przetestujmy działanie. Może powinniśmy ich zostawić. Tylko najpierw quick save. Zmarnowałaś szansę. Wielka szkoda. Głupia! Nie zasługujesz na dotyk od mnie. Posłuchaj mnie, jak ładnie umiesz. To nie podziałało, nie tak miało to wyglądać. Wczytaj kurwa grę. Ja chciałem... A ty, może ja to troszeczkę źle rzuciłem, może ja to powinienem raczej rzucić w sposób taki, że nie trafię samych ludzi, którzy są moim celem, że może tylko powinienem trafić ich, wiecie, obok. Spróbujmy jeszcze raz. A ciebie co ugryzło? Śpią? Nie, gówno to dało. Nie? Gówno to dało. Spróbujmy jeszcze raz, tym razem troszeczkę bliżej. Tylko, że nadal, żeby kobiet samych nie trafić. Na co ty liczyłaś? No i gówno, no właśnie liczy... O, ty. Jeżeli chcesz umrzeć, ten odgłos, to żyganie, to o to chodzi, dobra. Czemu mi się wydawało, że ludzie zasną, kiedy ja tym rzucę? Nie, oni są tylko tak lekko skołowani. Ha. To może jest jakaś inna butelka, bo dosłownie ktoś z was mi napisał w wiadomości, że mogę rzucić butelką usypiającą. Byłem pewien, że to chodzi o to, ale nie, tu mamy w ogóle szczura w środku, czyli to nie jest to usypiające gówno, to mi się w ogóle nie przyda. Pusta butelka, szklanka, umęczony duch, to jest łatwopalne, no ale to ich kurde nie uśpia, ja szukam czegoś, co ich uśpi. Może nie ma tutaj niczego, co ich uśpi. Dobra, w każdym razie, jaki jest plan w chwili obecnej? Plan to porwać barmana. Brzmi jak cel misji z jakichś takich starych filmów szpiegowskich. Porwać barmana. Dlatego spróbujemy. Mamy tutaj niestety parę osób, które będą nam w tym przeszkadzać. Dlatego jakby to zrobić? Dobre pytanie. Tutaj mamy dużo bezokich, którzy będą nam w tym przeszkadzać. Niestety każdy wszystko tutaj widzi. I tak dalej. Tak więc spróbujemy to zrobić po prostu na YOLO, zobaczymy jak bardzo nam się to uda. Krok pierwszy. Załatwimy tego gościa, ponieważ nikt go tutaj nie widzi, on do niczego tutaj nie jest potrzebny, więc on niech leży na ziemi, nikt nam tutaj nie przeszkodzi. Otworzę sobie zamek, aczkolwiek, a jak drzwi otworzę, to mogę sobie stąd wyjść. Dobra, rzecz numer dwa. W pobliżu jest kościan amulet? Kurde, gdzie? Mówiliście mi, że omijam te kościane amulety, więc jak mi mówi, że w pobliżu jakiś jest, to lepiej sobie to zaznaczę. No i kurde, gdzie? A tutaj! Schowano u barmana! Okej, okay, spaczony kościany amulet. O, spaczonych nie jestem zbyt wielkim fanem, no ale okej, okay, I'll take it! No tak, tutaj znowu mamy umęczonego ducha, nie ma tutaj czegoś, co by ich usypiało, bo ten umęczony duch, kurde, wino też niewiele im zrobi. No dobra, plan jest taki. Chcę sobie umieścić tutaj znacznik chciałem umieścić w tym miejscu. W miarę możliwości, albo nie, inaczej. Zlikwidujmy znacznik. Chciałem umieścić znacznik raczej u góry, żeby móc sobie stąd po prostu zdupcyć. Tak więc ja sobie może wejdę po prostu gdzieś, gdzie będzie to dla mnie ułatwione. Na przykład tutaj wejdźmy
I czy jeżeli ja wezmę i teraz umieszczę ten znacznik tutaj, to czy po zejściu na dół, co może być dla mnie skrajnie niebezpieczne, tudzież slash śmiertelne, ale mam nadzieję, że nie? A dobra, nic mi się nie stało. Okej, dobra. This is a good thing. Jeżeli ja pobiegnę tutaj i wyjdę przez te drzwi, to będę mógł się tam mignąć, blinknąć i porobione. Tylko muszę być tutaj, zaraz za drzwiami. Tak więc to jest wstępna wersja planu. Schowajmy mieczor, zrobię quick save'a. Ja go spróbuję po prostu ogłuszyć momentalnie i wyciągnąć. Ty, a to co to jest? Nieś. Ta butelka to jest... Nie, to jest jakaś pierdoła, którą sobie pił. On na pewno się wkurwi, ten bez oki. Czy ja go tam rada odciągnąć stąd? Nie mam zielonego pojęcia, a raczej kurde nie. Ale czy dam radę ich jakoś zwabić dokądś inąd? To jest dobre pytanie. Nie wiem, warte przetestowania. Ta też się wkurwi, oni wszyscy mają jebane miecze. Mówią, że jest bezpieczna w tajnym miejscu. Wiecie co, Jolo, zobaczmy, czy nam pozwolą. A następnie godziny ciszy. W sensie, jak bardzo się wkurwią. Wiem, kim jesteś. O, Jolo! Jolo! Nie widzicie mnie. Nie znajdą mnie tutaj, nie ma szans. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale nie będę testował mojego szczęścia. Spierdalamy dalej. Mamy go zamknąć w tamtej skrzyni u góry, w tym domu już raczej nikt nas nie będzie niepokoił. Tu mamy cyryjskiego mima, a tam mamy skrzyneczkę, do której mamy go schować. Tak więc pan barman oficjalnie porwany. No i kurde, misja udana jednocześnie, skrzynia. Puść F. Tarala, kontrakt wykonany zatem. To teraz kwestia numer dwa, troszeczkę bardziej problematyczna ze względu na fakt, o którym wam zaraz powiem. To znaczy, braciszek jest w tym samym budynku, w którym był bar. Moje pytanie brzmi, czy oni teraz będą mi robić wielkie afery, jeżeli ja do tego baru wejdę? Ponieważ jeżeli tak, to troszeczkę będzie to komplikowało cały biznes, który staramy się tutaj osiągnąć. A może i nie, a może i tak. Żałuję teraz, że sobie nie otworzyłem tamtego wejścia. Kurwa, przecież ja przez ten dom bym wyszedł absolutnie bez najmniejszych kłopotów. Wiecie co, to jest myślę rzecz, którą warto przetestować. O, oni tam zaczynają teraz wychodzić. No oni raczej nie będą zbyt pozytywnie do mnie nastawieni. Ale kto powiedział, że nie mogę się nimi zająć, szczerze mówiąc? Ostrożnie! Ona pewnie gdzieś się tu ukrywa. Czają się na mnie cały czas w tej chwili. No ale dobra, to nie oznacza, że nie mogę ich jakoś sobie załatwić. Możemy odpalić siódemeczkę, czas się zatrzyma. Oznaczmy ich sobie, żebym ja wiedział mniej więcej, gdzie jestem, bo oni tutaj mają... O, no widzicie, oni tak tyk, tyk. Śmiercionośna obława. O kurwa, czemu jestem u góry? Czemu spadłem? To jest moje pytanie. Czemu kurna spadłem? O widzicie, ten tutaj wyszedł. O, wyszedł i wychodzi. To jest nawet dobra rzecz. Mam z powrotem te ogłuszające rzeczy. No musi być blisko, jestem zaraz obok. Dziwko. Gdzie idzie ten gość? On wchodzi z powrotem. No tak, wchodzi z powrotem. Tamta dupa niestety tutaj zaraz się będzie patrzeć, ale mają obniżoną percepcję przez moje oznaczenie. Wiecie, ja po prostu nie chcę tutaj wpaść jakoś straszliwie, to jest mój główny cel, nie chcę zrobić jakieś turbo wtopy. Ale ona, czy ona tutaj też teraz wchodzi? Nieważne zresztą. Nikt się nie powinien przejąć tym, że ją sobie tutaj podduszam. Przenieśmy ją. Dobra, powoli ich zlikwidujemy, odłożymy ich myślę tutaj. Bang, bang. I ta już nam kłopotów sprawiać nie będzie, a reszty się tutaj pozbędziemy, jakoś ich możemy ogłuszyć, możemy ich zabić. W sumie bez większego znaczenia, skoro i tak weszliśmy już w taki dość mocno otwarty konflikt, no to czemu nie miałbym... O! Myślałem, że ten mnie zauważy. Dobra. Zatrzymajmy sobie czas, zobaczmy, tutaj pewnie są też inni koledzy nieoznaczeni. Tiruriru i tiruriru. Dobra, tyle nam potrzebne jest. Odmieniec króla. Ten to w ogóle się nami tutaj nie interesuje. Ktoś do nas strzela! O kurwa, nie trafiłem ci w głowę? Przepraszam! O, było interesujące, dobra, jeszcze raz! Ojej, o Boże! Jak ładnie! Dobra, wszyscy nie macie głów. Cóż to za przypadek niezwykły jest? Jak wam się to wszystkim stało? Straszliwa choroba. Dobra, możemy sobie zabrać też spaczony amulet, aczkolwiek nawet wiecie co, nawet nie będę go sprawdzał. Chociaż wiecie co, jebać, sprawdzę go jednak. Tego nie chcę podmieniać, ale i tak chcę zobaczyć, co, jak piórko.
Tempo odzyskiwania zdrowia zostaje zmniejszone o połowę, mniejsze. Dobra, dupiany. To chyba był ten. Nie przeczytałem do końca nazwy. No. Ale sama akcja weszła cudownie, widzicie. Ten tutaj, ten. Ta się w ogóle zaklinowała. Głowy nie ma. Ten głowę ma, ale ta głowę też straciła. To jest taka dość losowa rzecz, zauważyłem. Kwestia, czy oni ten łeb zachowają, czy też nie zachowają. Dobra, okej. W takim razie, hej, idziemy po braciszka. Tutaj mam też te dwie kobiety, które szczerze mówiąc mam ochotę zajebać, bo tak. Zemsta, sukwy głupie, za to, żeście mnie przed tym kurwa atakowały. Nie macie nic przy sobie? Ta ma wielorybią kość. To się przyda później. Dostałem info, że w trzeciej misji, trzecim akcie udostępni mi się tworzenie amuletów. Tak więc wtedy to będzie przydatne. Podnieśmy tego cywila nieprzytomnego. Z nim trzeba będzie, kurde... Co ja mam z nim teraz zrobić? Kontrakty. Nękanie w miejscu... Zaginiony brat. Proszę... zabierz go, proszę, do mojego domu przy kanale. Okej, dobra. Szantażystka, chata. Kolejka. Nie, kolejka to jest mój cel główny. Do chaty mamy zabrać tego braciszka. No dobra. No to kurde, czemu nie? Wezmę sobie mój przeskok, już tutaj aktywuję. Zbiegnijmy na dół, wyjdźmy na zewnątrz i chodźmy go zanieść do tej właśnie chaty. Bezproblemowo, nikt nam tutaj afery robić nie będzie. A jak pójdziemy tam, to od razu zajmiemy się panią szantażystką, a kiedy już tym się zajmiemy, no to będziemy już tam pruli dalej. Dam radę tam się wtegować? Dam radę. Proszę, dam radę. No kurwa, dam czy nie dam? No jak tam nie dam, to tutaj dam. To się liczy. Jak wlezę tu, to wlezę tu. Cudownie. Czy ja tam przejdę na drugą stronę gdzieś w tamtych okolicach? To mamy jakiś panów strażników. Dobra. Spróbujmy na razie ścieżką mniej ryzykowną. Kucać nawet nie będę, bo chyba nie muszę. Chata jest gdzieś tam. Tu nawet nie ma co się bawić w łażenia tamtędy, skoro mogę na chillku to zrobić tędy. Tam mamy Mima, to Mimem się też niedługo zajmiemy, też. Tego niestety już nie możemy bardzo wygodnie schować sobie do skrzyni, a szkoda. Dobra, idziemy tutaj, kolejny krok, tu jest w ogóle jakiś taki... Czy to jest budynek, w którym ja nie byłem? Czy może byłem, tylko nie pamiętam. Mamy globus, kiedyś się bawiłem w obracanie każdego globusa, jakiego mogę, aczkolwiek zabawa na dość krótki raczej termin to była. Dobra, Mimem się zajmiemy później, ponieważ mam już pomysł jak. Znaczy pomysł jak. No myślę, że raczej będę miał takie podejście dość bezpośrednie i brutalne, tak mi się wydaje. Po co się bardziej tym bawić, szczerze mówiąc. Ho! Aaa, sukces, kurwa. A co to jest za miejsce? Eliksir mi się nie przyda. Nie byłem tutaj? Byłem. Byłem i eliksiru nie podniosłem z tego samego powodu, z którego nie mogę w tej chwili go podnieść, ponieważ mam full. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie ja tędy dojdę? Chyba... Chata. Czy ja tu dam radę wyjść jakoś bezpiecznie na ulicę? A, to jest ta miejscówka. Tam jest jakiś strażnik, ale on nam chyba raczej kwasu, mam nadzieję, nie narobi. Tu mogę się przenieść. To jest jakiś pracownik, ale wyjebane, dobra. To jest ta chata! O kurwa! Jakie ciało, kurwa, panie? Żadne kurwa ciało! O Jezu, zamknijcie ryje. A ta chata! Dobra! Wszystko jasne, to już, to o to chodziło z tą chatą. Dobra, zajebiście, kontrakt wykonany. Ktoś tam chyba jakby się no, zainteresował, ale już kistem. To drugi kontrakt wykonany. Teraz mamy jeszcze tą całą śmierć Mimowi. Halo, ziomek, ty tutaj kurwa darłeś się, że ten, że ciało i co teraz? Proszę, nie rób mi krzywdy. Ja nikomu nie chcę robić krzywdy, wy macie jakieś spaczone pojęcie o mojej osobie. Ja kurwa afery tutaj narobiłem. Dzięki za łódź, o co chodzi? Oddaję ci łódź, stoi nienaruszona przy śluzie, zgodnie z obietnicą. Ruiz dostarczył szlachcie. Tego bezcenne rybie jaja zrobiliśmy niezłą kasę, dostanę swoją działkę przy następnym. Porucznik Dunbar sprawdził poziom oleju. Ha, okej. Okay. Nowa wskazówka do misji, co? Możesz opuścić górną Cyrię łodzią stojącą w kanale. O Boże, mogę odjechać tym? Jesus, jak dobrze. Jak kurna dobrze. Nie będę musiał zasuwać do kolejki. To jest wygodna opcja. Bardzo wygodna opcja. To bardzo chętnie też z niej skorzystam. Dobra. Pan Mim, który znajduje się tutaj i my się nim zająć musimy. Ciekawy jestem, jak powiedzmy proste będzie załatwienie go tak najzwyczajniej w świecie, kiedy ludzie się będą tutaj patrzeć. Czy ktokolwiek się tym przejmie? Ja na razie chciałbym sprawdzić mój pomysł z tą kulką całą.
Ty kurwa, jaki on dziarski jest. Może Jesus. Powinniśmy zabrać. Kompletnie się nie przejął tym, że go jebłem. Plakat Iwana Jakobiego. Nawet zmarli nie zaznają w karnace spoczynku. No porozmawiać ze mną nie porozmawia. Zostaw mnie w spokoju, proszę. No tak, pasjonujące musi być patrzenie na tego mima od zajebiście nie wiadomo jak dawna. Interesująca kreacja. No w chuj interesująca. Co się stanie, jak mu w ogóle... Zacznij kontrolera, żeby sprawdził jeszcze raz. Cóż to za maniery? Dobra. Ustawię sobie znacznik, kurde, nie wiem, tam. Tak, żeby mieć na przyszłość. No troszeczkę w powietrzu będę, ale nieważne. Chyba się nie znamy. Zróbmy, kurde, tak. Nie. Straż do mnie, kurwa, drze się, a ja się teraz normalnie tutaj tingnę. I czy ktoś mnie zobaczy teraz? Czy ktoś się mną przejmie? Biegnie tu jakiś strażnik. Jakiś drugi strażnik, ale jestem teraz schowany, absolutnie. Nobody gives a shit. Oh yeah. Śmierć mimowi. Zadziałaj sprytnie, niech to wygląda jak wypadek, a się dogadamy. No za chwileczkę zobaczymy. Mamy mima w łapie, nie ma innego sposobu chyba, żeby go jakoś wywabić z jego miejsca. Rozejrzyjmy się. No kurde, taki cwany z ciebie ziomuś, a jednak głupi. Zrzućmy go do wody. Czy to będzie wyglądało jak wypadek? Ciekawe, kto to był. No on powinien umrzeć. Kontrakt śmierć mimowi. Aha, i się nie udało, tak? Nie zaliczyło mi tego kontraktu, gówno. Jak sprawić, żeby wypadek wyglądał jak śmierć? To jest bardzo dobre pytanie. To wczytajmy grę w takim razie jeszcze raz. Autozapis mnie nie interesuje, mój szybki zapis mnie interesuje. Nawet zrobię tutaj większy zapis, żeby mieć do czego wrócić. Jak sprawić, żeby wypadek mima wyglądał jak wypadek mima? No idea, znaczy jak... Jaki wypadek może mieć mim? To jest najlepsze pytanie. No odłóżmy cię. Co by z tobą można zrobić? Bo poderżnięcie mu gardła na pewno nie będzie wyglądało jak wypadek. Po wnikliwym, dwuminutowym popatrzeniu na moje otoczenie i generalnie... No popatrzenie i przeczytanie jeszcze raz. Występuje zazwyczaj na ulicy Księżnej Lisandry, niedaleko Blefu u Marlaka, ulubionego miejsca samobójców z Górnej Cyrii. God fucking damn it! Wystarczy go zrzucić w tamtą dupę i już będzie, kurde, po kłopocie. A się zastanawiałem, co z nim zrobić i w ogóle, ja tutaj jeszcze, kurwa, ciało niosę. No właśnie, a tutaj jeszcze ciało niosę. Dlatego dobrze by było, gdybym się troszeczkę bardziej z tym krył. Ale nieważne, nikt się już tutaj raczej chyba nie przejmuje. Tak więc, drogi panie samobójco, przykro mi, że musiałeś popełnić samobójstwo. Ty, ten się będzie ze mną chciał bić? Nie, chyba nie. Tak? Nie? Nie wiem? Nie, ale porobiłem gościa. Dobra, w takim razie na sam koniec został nam ostatni kontrakt. Nękanie w miejscu pracy. I to się będzie działo w ogóle w miejscu, o którym nie mam żadnego zielonego, najmniejszego nawet, kurde, czerwonego pojęcia. No i ci goście ewidentnie zapomnieli, kim jestem, bo już żadnego alarmu nie wszczynają na mój temat. Tutaj przejście nie ma większego sensu, wrócimy sobie tam, gdzie byliśmy, ponieważ musimy teraz minąć tamten cały bar, w którym byliśmy i udać się generalnie... Goddammit. To jest zły pomysł. Teraz. O, dokładnie. Tam strażnicy biegają, mnie ciągle w sumie chyba szukają. Niestety mim nie przeżył. Cóż to za kurde... O, przypadek. Dobra, wejdźmy jeszcze raz tutaj. Myślę, że mogę sobie przejść przez ten budynek, będzie szybciej i prościej. No i teraz tak, a może to było tam? Kurde, jeszcze raz muszę mapę zobaczyć, mój najsłabszy punkt. Mapa tej lokacji, muszę dojść tutaj. Bank, apteka, gabinet, stacja kolejki. Kurwa, już się zgubiłem. Trzy, apteka. A ta apteka to już mnie nie interesuje chyba, nie? Nie, ja kompletnie inaczej muszę przyjść. Ja jestem teraz w tym budyneczku, a muszę obejść tędy, dobra. Czyli jednak... A w sumie jeżeli przejdę tutaj... O proszę, o, tamtędy musimy się dostać. Na prawą stronę. Tak więc poczyńmy teraz kroki, żeby się znaleźć po prawej stronie, ale teraz tak strasznie z dupy tutaj zaszedłem. Kompletnie mi to nie pasuje, będziemy musieli się dostać tam, do tego banku. Trochę w ogóle dziwny mi się wydaje układ tego wszystkiego, tak szczerze mówiąc, ponieważ, wiecie,
Niby robimy to teraz, niby to mamy robić później ten bank, włamać się i podpierdasić te rzeczy, a jednak robimy ten kontrakt teraz, bo potem nam go usunie. Troszeczkę takie jakby wydaje mi się to być nie po kolei, no ale kimże ja jestem, żeby mówić cokolwiek na temat designu tej gry. Ja już tu przeszedłem z drugiej strony, no okej. Okej. Czy ja dam radę przejść jakoś tam bardziej? Tu mamy strażnika, ja nie wiem, czy ten teren już jest neutralny, czy nie jest neutralny, no idea. Tam dalej nie przejdę, tam wyżej też nie przejdę, tam wyżej też nie wskoczę. Dobra, zapiszę i zaryzykujemy troszeczkę, że nikt się tutaj... Będą się mnie czepiali zdecydowanie. God fucking damn it. Dobra, przykucnijmy, nie widzą mnie tutaj. Muszę się jakoś tam dostać. A widzę, że tam... tam dam radę sobie w miarę na lajcie przejść, tylko muszę się do tego budynku dostać. Od drugiej strony preferably. Czyli musimy tylko tam przejść. To znowu zobaczmy tą mapę. Dostęp do mapy jest naprawdę utrudniony. Skoro i tak nam dają, to ja poproszę pod hotkeya tą mapę. Może jest hotkey pod mapy, tylko ja tego nie ogarniam. Ten dom, to się tutaj znajduje. O Jezus Mare, to jest idealnie tam akurat po tej drugiej stronie. O Jezus Mare. Dobra, dobra, już kurde. Nie będę narzekał, przebiegnijmy się w końcu. Jeżeli chodzi o bieganie, to jesteśmy, kurde, dość sprawni jako nasza bohaterka. Ho! Tak więc nie będę narzekał. Chodźmy sobie na drugą stronę z tą naszą piękną tutaj rączką, która w miarę nas tutaj wspomaga. Ty kurwa, to jest strażnik. O, dobra. Dobra, okej, nie ma już strażnika, nieważne. Tego nie będę mordował. Nie będę mordował losowych ludzi, bo to nie ma większego sensu. Tylko nie wiem, skąd się zbiegli ci strażnicy. Ja potrzebuję dojść tam! Do tamtego domu, który jest tam, kurde. Tu jest jeszcze jeden strażnik. O! 1000 żywotów, 1000 zbrodni, wszystko skupione w jednym elemencie. Dobra, te pogadanki nie są jakieś specjalnie długie, no ale nie będę narzekał, bo jakoś też nie są super specjalnie pasjonujące. Dobra, przejść na tamtą stronę, dobra, dobra. Anulujmy to w sumie. Ała, i znowu tracę życie. Ja tutaj zaczynam za bardzo sobie teraz folgować, jeżeli chodzi o poziom mojego zdrowia i życia. Wiem, że mam dużo eliksirów i tak dalej i zaczynam sobie, wiecie, jajcować. A nie mogę sobie tak jajcować, jeżeli chcę, żeby to było podejście, kurde, poważne. Odładowuj się energię, odładowuj się. To jest chyba ten dom, którym ja mam przejść, nie? Dawaj, dawaj, szybciej! Niby się odładowuje, kurde, kiedyś mi się nie odładowywało, jakoś żyłem, a teraz się odładowuje powoli. Już się wkurwiam. O, proszę, i to jest dokładnie miejsce, którego my potrzebujemy. Tak więc chodźmy tutaj po balkonach, ja sobie zrobię quick save'a. To jest od cholery strażników, więc my sobie spróbujemy się tam właśnie, kurde, przeskradać. Tam nie doskoczymy w tej chwili, to trochę chujowsza sytuacja. Bo chciałbym tam dojść jakoś prawą stroną. Lewą widzę, też dałbym radę, ale tak czy kwak utrudnione by to było. Zrobię sobie mały tutaj recon. Nie ma żadnych kościanych hamuletów. Nie ma też żadnych domów, pomiędzy którymi mógłbym jakby sobie przeskakać. Myślę, że te balkony to jest, kurde, w miarę najlepszy pomysł. Tutaj z prawej też dam radę jakoś potem czmychnąć, może górą. Dobra, ja mam taki YOLO pomysł, znaczy... Ho! Okej, to podziałało. W miarę. Szantażystka. Nie mam zielonego pojęcia właśnie, jak się do niej dobrać, no ale spróbujemy. Takie nasze tutaj zadanie. Jestem tutaj, to już jest jakiś plus. Tutaj mamy kolegę. Chcę sobie oznaczyć gości, którzy są w miarę najbliżej mnie. Czterech na pewno mogę w tej chwili oznaczyć. Tutaj mamy jakiegoś i tutaj mamy jakiegoś. Dobra, was sobie zaznaczę. Na to chyba dam radę wskoczyć. Not sure though. Dam radę wejść. O wiele chętniej bym wszedł tam jakoś górą, tak naprawdę. Mam wrażenie, że to zawsze jest lepsza opcja być gdzieś wyżej. Czy pod sufitem, czy... No generalnie, kurde, wyżej, nie? Czy są jakieś okna, którym ja dam radę wejść? To jest moje pytanie numer uno. Okna, 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 okna. Tutaj może jakieś okno, 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 okno? No kurwełe, nie za bardzo. Tutaj też nie, oddalam się jeszcze za bardzo. W chuj tych strażników jest. Dobra, no spróbuję się tam wblinkać do środka, tylko jeszcze chcę zobaczyć, czy to jest jedyne wejście, które mnie tam zaprowadzi. To jest jakiś kanał, ale on pewnie mnie... Nie, dobra. Kurwa, i znowu się to kurwa stało.
Znowu spadłem z niewiadomego powodu. Dobra, okej. Okay. Teraz to już, kurwa, jestem za daleko, żeby się wycofać z czegokolwiek. Ajajaj. Zamki tego banku dają ci bezpieczeństwo. Wiem, gdzie mieszkasz. Wiem, jak się tam dostać. I wiem, że twoja słodka koteczka, ukochana Agatka, oczywiście, pięknie wyglądałaby wybebeszona. Kocie flaki są przydatne. Jeśli nie chcesz wiedzieć do czego, lepiej spłać do jutra swój dług. Więcej ostrzeżeń nie będzie. Okej. Okay. Ty, ona idzie w moją stronę. Dobra, dobra, chcę się kurwa schować, spierdolić gdzieś, schować, nieważne. Tutaj, pozwól mi wejść na górę. Udało się. Gdzie ona idzie? Wychodzi chyba. Dobra, dobra, na spokojnie, na spokojnie. Dokąd się udasz, szantażystko? Jaki jest w ogóle kontrakt dokładnie na nią, bo nawet go nie przeczytałem. Pracuję w banku Dolores Michaels, a jedna z klientek wciąż mnie dręczy. Grozi mnie, szantażuje, a gdy jej nie płacę, przybija mi do drzwi martwe krwiokzy. Nie mam pojęcia, dla kogo pracuję, jeżeli będziesz po cichu ją śledzić, na pewno zaprowadzi cię do tej osoby. Zabij ją i jej partnerów w interesach, a otrzymasz zapłatę. Okej! Dobra, no jakim sposobem udało mi się, kurde, wejść i ją prześledzić? Tak więc poczekajmy, aż spotkamy jej partnerów, interesantów partnerów. Skąd ja ją wezmę? Może inkantacja zadziała też z ulicznym błotem? Dobra, przenieśmy się tutaj. Zobaczmy, dokąd to ona się uda, żeby ją dorwać. Ty, jak ja mam tam wrócić teraz? To będzie troszeczkę większy problem niż tutaj przybyć. Ale spróbujemy, YOLO, dokładnie tą samą taktyką. Nie. No! O kurwa. No dobra, nie planowałem tego dokładnie tak, ale żyję. Nie powinno się tak jątrzyć. Odrobina ropy to nic strasznego, ale to... Kurwa. Nie, za głośny jestem, za głośny w chuj. Chciałem wejść tam na górę, ale nie jest mi to chyba dane. Najnowsze wiadomości. O, wow, przeszedłem, dobra. To teraz na drugą stronę, w jakiś inteligentny sposób. Dokąd idziesz, panienko? To teraz tutaj. O kurwa, widzi mnie ktoś? Tamten? Nie, 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 jestem w cieniu, chuju. Zapomnij o mnie! Nie ma mnie, kurwa, nie ma mnie. Jak ja mam ją teraz prześledzić, jak oni mnie tak, kurde, tutaj strofują. Bardzo prosimy, mieszkańcy. Dobra, dobra, dobra. A po cichu tędy. Oj, oj, oj. Obezwładnijmy tego kolegę. Kurwa, kolega jego go widzi. Ajajaj. Ajajaj, cienko, cienko, cienko. Jeszcze jeden kolega. Tego dam radę chyba zdjąć w taki szybki sposób. Mogłem go kurwa zabić w sumie, czemu go nie zabiłem? Jesus. Tam jest jeszcze pieseł. Ona tam siedzi, ona teraz poszła pod ten bar, co? O proszę, i mamy chyba współpracowników. Dobra, wlazłem tutaj na górę i mamy was, skurwesyny. Dobra, ja bym zrobił jeden taki trik. Mam nadzieję, że on podziała. Ma hełm. Nikt tego nie słyszał, nikt tego nie widział, zajebiście, okej. Okay. Znaczy, wszyscy to słyszeli, wszyscy to widzieli, never mind. No i dobra, no i kurde, mamy szantażystkę i jej wspólnika, skurwesyna. Też tam mamy, nie, to są tylko jacyś gapie, a tam jest jeszcze pieseł. Czy ja dam radę zabić tego pieseła jakoś sprytnie i jeszcze jebanego elitarnego strażnika? O Jezus Maria. Najlepiej to by było ich jakoś, wiecie, od tylca, od bolca tak naprawdę załatwić. Zróbmy tak. Oznaczę sobie tą dwójkę, tego pieseła też. I w sumie ciebie i ciebie też, żeby im... Czy wy to kurwa widzicie? Czy wy to kurwa widzieliście? Coś jest nie tak? Coś jest kurwa nie tak. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, no dobra. Co by z wami tutaj zrobić? Bardzo dobre pytanie. Jaką mam kolekcję moich tutaj rzeczy, których mogę użyć? Muszę ich zabić, to pewne. Bełt zapalający, rzep, granat. Ty kurwa, spróbujmy granatem w nich przytupić. To nie brzmi jak zły pomysł, szczerze mówiąc. Mam ich zabić, to mam ich zabić. I tak zrobię tutaj aferę. Ale jak to zrobimy, to już wsiadamy na łódź i spierdalamy stąd. Tak więc przynajmniej się pobawmy tą grą, co? Granat zatem. Rzep, albo rzep granat. Nie, zwykły granat. Kurwa mać. Nie, anuluj to. Anuluj to uderzenie.
Jolo. Siema. Co za zabawa. Dobra, tutaj nie jestem tak pewien tych odległości i dystansów. Hodong. Dobra, spierdalamy w takim razie. Nie muszę nawet iść do kolejki, mogę iść do tamtej łodzi, co będzie chyba prostsze. Albo i nie. Ale jak już mamy, kurde, opcję łodzi, to skorzystajmy może z opcji łodzi. Czemu nie? Odblokowałem ją, czytając jakieś tam dupo dokumenty, no to czemu nie miałbym skorzystać? Wing! Ja tak, kurde, korzystam z tego szybkiego mignięcia tak bardzo, bardzo na jolo. Ponieważ ono nie jest takie jakby fajne do wyczucia. Wezwać najwyższą straż, la 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 la. Czy ja dam radę wskoczyć do tej wody i to przeżyć na lajcie, mam nadzieję. Jej, proszę bardzo. Dobra, mamy tutaj oczywiście tlen, który nas ogranicza, ale kij. Użyj... Co się stało? Woda się zderenderowała. No i co? No, groźna wręga, już wszystko zrobiliśmy, cudownie. Proszę bardzo, bardzo zbalansowany był ten gameplay. Skradanie się, bardziej troszeczkę w skradanie i w krwawość. Monety, no 1500 monet nie znalazłem, tylko jeden z trzech obrazów, 15 na 18 kościanych amuletów, to i tak sporo, no. Nie tak źle, nie tak źle. Wszystkie kontrakty zrobione, bijacz! Rozegraj misję ponownie? Nie, kontynuujmy. Zobaczmy, co gra jeszcze fabularnie nam tutaj opowie i pokaże. I no. Nóż o dwóch ostrach przetrzymywany jest w banku Dolores Michaels. Sprawdziłeś system ochrony budynku i odpowiednio zaplanowałaś włam. Udaj się do górnej Ciri, dostań się do banku, wykradnij nóż. Ja już byłem w banku, dziwko. Bardzo dawno temu poczułam dzięki Daudowi moc pustki. Wszyscy my, którzy byliśmy blisko niego, mogliśmy robić niezwykłe rzeczy. W mgnieniu oka skakać z dachu na dach. Spadać na wrogów i podrzynać im gardła niczym ostre jak brzytwa cienie. Za to, co Dunwall zrobiło mnie i tym, których kochałam, upuściłam mu krwi. Teraz odmieniec oddał mi te moce z przyczyn, których nie rozumiem. Ale to wspaniałe uczucie. Zabiliśmy tylu bogatych drani, którzy krzywdzili nas bez wahania. To było jak sprawiedliwość. Czy można za nasze czyny winić odmieńca? Czy zepsucie pochodzi z pustki, czy z naszych serc? Wiedźmy i szarlatani noszący naszyjniki z palców i zębów. Miasta pogrążające się w chaosie. Teraz bezocy kupczą czarną magią na ulicach, zaś ich przywódcy skrywają jeszcze groźniejsze tajemnice. Mają relikwię, która wiele stuleci temu zmieniła chłopca w boga. Nóż, który może być jedynym narzędziem zdolnym go zniszczyć. Odmieniec wie, że chce ukraść tę broń. Nie, te roboty, kurwa. Ale czy wie, co jeszcze chce zrobić? No, co chcesz zrobić, Billy? Co chcesz zrobić? Zobaczymy. Zobaczymy. Dałaś mi go na szczęście, najdroższa Deirdro. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi je przyniósł. Ale może teraz to zrobi. Jestem gotowa obrobić bank. No dobra, książeczka jakaś. Będziemy dalej badać ten dodatek w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie tego. Do. Trzymajcie się i hej.